Witam przed wami kolejna figurka z Bendy Fix. Postać z uniwersum Obecność, szpetna, niemiła, brzydka zakonnica. Z NECA była świetnie wykonana, z The For Real główka z zakonnicy zamiatała, a teraz będzie gorzej, bo figurka parę stówek tańsza, ale i tak ją sprawdzimy. Figurka mierzy ponad 18 cm wysokości, cała jest takiego gumowego tworzywa. Można wginać jej ręce, a w zestawie dostajemy specjalną podstawkę dla tego demona. Podstawka taka sama jak reszta figurek z tej serii, zmieniają się jedynie loga. Logo filmowe, w której dana postać wystąpiła. Ogólnie do tej figurki nie potrzebujemy podstawki, bo figurka nie przewraca się. Ale mimo wszystko lepiej te figurki prezentują się na tych czarnych podstawkach. I stoi babsko przed swoim logiem. Tak przyglądam się tej zakonnicy, nie mówię o tym stroju, a o twarzy, to no nie za bardzo mi się to podoba. Nie wygląda ona jak zakonnica, którą widzieliśmy na ekranie. Oczywiście każdy pozna kto to, ale to bardziej po stroju niż po jej twarzy. Jest ona jakaś inna. No ale za to fajny ma krzyżyk. Ładnie sobie wisi na jakimś sznurku. Szacun. No i ogólnie, co do stroju, to zakonnica, jak to zakonnica, ma zakrytą głowę czarnym welonem. Owinięta jest w pasie takim brązowym pasem. O, u góry ma taki biały śliniaczek. No i reszta jej sukni jest cała czarna. Sprawdźmy, jak sobie ona poradzi, gdy podniesiemy jej ręce. No tak se, minimalnie podniosła. A głową poruszać nawet nie próbuję, bo to nie ma szans nawet. Jeszcze pokażę wam te jej silne dłonie, bo te dłonie w sumie nawet ładnie wyglądają, ale kolor skóry bardziej mi przypomina postać z azjatyckich horrorów. Figurka zakonnicy zawsze mi się podobała, każda figurka zakonnicy była super, nawet te Funko Pop mi się podobały, ale do tej dzisiejszej to nie jestem przekonany. Ta twarz jest jakaś taka se. Na pewno ona długo u mnie w kolekcji nie pobędzie, daje jej jakieś takie 3 na 10, no niestety. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o tej figurce, a ja się teraz żegnam. Widzimy się jutro, na razie i cześć.